Wielkie pierda, ale teraz już pierwszy z Polaków. Klemens Morańka, zatem trzymajmy kciuki. Dobra prędkość na progu. No, niestety nie przyłożyło się to na odległość. Klemens dzisiaj nieźle w serii próbnej, 132 metry, już z 11 platformy, bo po skoku Lindwika w serii próbnej ten rozbieg obniżono. No, teraz niestety 117. W piątkowych kwalifikacjach 10 metrów dalej i 26 lokata, no co dawało jej nadzieję na zdobycie punktów letniego Grand Prix, ale teraz w konkursie trochę słabiej, 6,8 punktu odjęte za wiatr, no bo Klemens, dodajmy, startował w najgorszych warunkach, ponad metr na sekundę mieli i Lindwik, i Antti Aalto. No ale odległościowo zabrakło sporo Klemensowi i na razie jest ostatni w tabeli wyników. Sportowego WSS Wisła z Wisły. Szósty w piątkowych kwalifikacjach. Wylądował wówczas na 137 metrze. Przed tygodniem znakomita postawa w Hinzenbach na tym małym obiekcie. Tam był dziewiąty. Najlepsze miejsce w jego karierze w zawodach najwyższej rangi. No i Kacper, trzymaj się. No oby udało mu się trafić na dobre warunki i te warunki wykorzystać. Ale jeszcze czekamy, bo jeszcze ten wiatr zbyt mocny, 144 metrów potrzebuje, aby objąć prowadzenie. Jest zielone światło, są dobre warunki. Jest sygnał od Tomasa Turnbichlera. Ruszył Polak po rozbiegu. Kacper Juroszek mocno na progu, dynamicznie. No, chyba nie wykorzystał i tego potencjału. Zbyt nisko leciał nad zeskokiem. Tutaj nie obrał dobrej paraboli lotu, nie wykorzystał tych korzystnych warunków. 1,2 metra na sekundę pod narty. 125,5 metra. A zatem na razie Kacper będzie poza czołówką, a czy awansuje do finałowej trzydziestki, no i czy w ogóle ta finałowa seria się odbędzie, zobaczymy. Na razie 11 lokata. A z awansem Etunus Jajnen, który jest ósmy. Kacper Stefan Hula dostał pozwolenie na start. Trzy dni temu obchodził swoje 36. urodziny. Stefan już w powietrzu. Dobra prędkość na progu. No, okolice punktu K. Można powiedzieć, poprawny skok najstarszego polskiego uczestnika tych zawodów. 122,5 metra. Ale odległościowo troszkę tutaj Stefanowi może zabraknąć, aby zdobyć kolejne w tym sezonie punkty. Ma ich już na koncie 52. Był szósty w Rasznowie, a przed tygodniem 19 w Hinzenbach. Teraz jest 17, czyli dość daleko od awansu do serii finałowej. Do roku złoty medal mistrzostw świata. No ale w Hinzenbach nie czuł się najlepiej. Był tam 21 Piotr, wiadomo, chociaż złoty medal ma na obiekcie normalnym, że lubi duże skoczki. Dobra prędkość na progu i odważnie się wychylił do przodu. Niespokojny lot. Drżeliśmy o Piotra. Szczęśliwie wylądował, to najważniejsze. Ale to był krótki skok. Tylko widzimy 116,5 metra. Uśredniony pomiar wiatru 0,8 metra na sekundę pod narty. Będzie więc miał odjętych Polak około 9 punktów. No, ale zabraknie tutaj mu odległości, aby zapewnić sobie awans do finałowej trzydziestki, aby wzbogacić ten swój punktowy dorobek w tym sezonie letnim. No, a sezon zimowy, przypominam, już niedługo, 4-6 listopada w Wiśle, zapraszamy kibiców. 29 jest Piotr Żyła, wyprzedził więc tylko 10 zawodników. Na odległość 123 metrów ląduje na miejscu 11, no i jest Paweł Wąsek, a zatem znów najmocniej biją nasze serca. Już w powietrzu Polak i dobra prędkość na progu, dobra praca serwismenów. No i niezły skok. Paweł jest w dobrej formie tego lata. 125 metrów. A zatem 2 metry dalej od Japończyka Nikaido. No, uśredniony pomiar wiatru, trochę lepiej. Lepsze warunki miał Paweł, 60 metra na sekundę pod narty. No i to powoduje, że w klasyfikacji jest za Japończykiem na miejscu 16. Tej platformy wygrał drugi trening, 143 w kwalifikacjach, trzeci wygrywał tutaj letnie Grand Prix w 2017. Dawid, trzymaj się, walcz z tym wiatrem, próbuj go tu jakoś ujarzmić, góralu z Nowego Targu. I już Dawid zbliża się do progu, wzbił się w powietrze.
Ładnie wysoko nad zeskokiem. No i brawo, Dawid, i on sobie poradził. A zatem jest forma, jest świetna postawa Dawida Kubackiego. Wszyscy tutaj mieli problemy z tym, aby dolecieć do punktu K, a on ląduje na 135 metrze, mając wiatr sprzyjający pod narty, ale to tylko pół metra na sekundę. A zatem 5 punktów odjętych, zaledwie niewiele. Pięknie, stylowo tutaj Dawid się zaprezentował. Wykończył ten skok telemarkiem 18,5. I tak tutaj zgodnie oceniła to piątka sędziów. No i którą to da lokatę w konkursie? Na pewno już wygra letni Grand Prix w tym sezonie, no bo odpadł mu najgroźniejszy i właściwie jedyny rywal, który mógł mu tutaj zagrozić. Manuel Fettner poza 30, a skaczący zaraz po nim Dawid ląduje tak daleko. 135 metrów, trzecia lokata w tych zawodach. Przegrywa tylko z Danielem Andretantem i z Ryoyu Kobayashi. Brawo dla Dawida. No i teraz czekamy tylko na decyzję sędziów, czy będzie druga seria tego konkursu, czy też zakończymy rywalizację na tym etapie. No właściwie tak z naszego punktu widzenia moglibyśmy zakończyć. Dawid Kubacki dwukrotnie na podium, bo tutaj jest trzeci, no i Węg wygra cały letni cykl Grand Prix, wygra po raz trzeci w karierze. Ale na razie oddajmy honor Danielowi Andretantemu, który wykorzystał warunki, skoczył 144 metry na początku tego konkursu, zaraz po nim Ryoyu Kobayashi 139,5, i oni Dawida wyprzedzają. No a pozostali nasi reprezentanci, widzieliśmy gdzieś tam, mignął nam Paweł Wąsek na miejscu 17, Kacper Juroszek na miejscu 18, no i Stefan Kula jeszcze jako kolejny z punktami letniego Grand Prix na miejscu 27. Poza 30 dzisiaj niestety Klemens Murańka na miejscu 36, na 39 kończy tę pierwszą część zawodów letniego Grand Prix na skoczni w Klingenthal Piotr Żyła. Wielu skoczków nie poradziło sobie w tych trudnych, ale jest w 30 i na pewno jest zadowolony. A teraz Stefan Hula. Szósty w Rasznowie, 19 w Kinzenbach, tutaj 27 po pierwszym skoku. No i ładny skok Stefana, powinien objąć prowadzenie. A zatem co najmniej to 27 miejsce w konkursie utrzymać. 16 platforma startowa, 126,5 metra, wiatry pod narty, pół metra na sekundę, odjęte 5,3 punktu z tego tytułu. Noty od sędziów, widzę tutaj duża zgodność po 17,5, no i łączna nota już powyżej 200 punktów, jak na razie jest na skok Kacpra Juroszka. Znakomicie tutaj zaprezentował się w piątek w kwalifikacji. Dynamiczny na progu. Nie był to aż tak dobry skok, na jaki liczyliśmy po tych piątkowych kwalifikacjach, po treningach. 126 dzisiaj w serii próbnej. No, 21-latek z Wisły teraz 126,5 metra. Metry dalej niż w pierwszej części zawodów. Wiatr w plecy 0,2 metra na sekundę, dodany 2,6. No, a zatem całą resztę poza Halvorem Egnerem Granerudem zdołał wyprzedzić. Będzie więc dzisiaj w tym konkursie najprawdopodobniej w drugiej dziesiątce. Po 9 miejscu przed tygodniem w Hinzenbach, no to drugie dobre osiągnięcie. Wcześniej był 20 w Wiśle na swojej domowej skoczni. A teraz Paweł Wąsek, kolejny z Polaków. Już Paweł wzbija się w powietrze, ładnie wysoko. No i to będzie dobry skok, brawo Paweł! Bardzo dobra próba. On trochę był tutaj przeziębiony, oszczędzali go trenerzy w piątek. Nie startował w treningach, od razu przystąpił tak z marszu niejako do kwalifikacji, w których był 11. Skoczył wtedy w piątek 132 metry. Dzisiaj w pierwszej części rywalizacji 125 w trudnych warunkach. No a teraz 133,5 metra, jeszcze metr dalej od Graneruda i oczywiście obejmujemy na Dawida Kubackiego, na króla lata. Tak się przed nim przez wiele lat mówiło, ale później zimą także potwierdził, że jest znakomity. Dawid Kubacki już w powietrzu, trzymajmy kciuki. Dobra prędkość na progu. Ładna sylwetka w locie i piękny skok, brawo Dawid! No nie ma wątpliwości, kto teraz jest w najwyższej formie. Dawid rewelacyjnie, 135 metrów w pierwszej serii. Po tej całej serii tych nieudanych skoków krótkich, on skoczył wspaniale mimo trudnych warunków. 135, a teraz dokłada jeszcze 3 metry, 138 przy wietrze zawiewającym z tyłu z siłą 0,4 metra na sekundę, 6 punktów dodatkowo dodanych. Telemark ładnie zaakcentowany, 18 od wszystkich sędziów. No można chyba było nawet dać wyżej, nie wiem do czego tutaj ci sędziowie się przyczepili, ale darujmy im, jest pierwszy, 271,8, 20 prawie punktów przewagi nad Timim Zajcem.